Ponownie w gry fabularne TV. Dzisiaj będziemy majsterkować, dzisiaj będziemy robić coś nietypowego, coś czego jeszcze nigdy na gry fabularne TV nie było. Będziemy robić makietę. Gry fabularne w bezpośredniej linii wywodzą się z gier biternych, gdzie makiety są wykorzystywane. Nadal w grach fabularnych wykorzystuje się mapki, makiety i figurki. Tak więc taka makieta jak najbardziej będzie pasować. Dzisiaj będziemy tworzyć makietę do Neuroshimy, którą ja będę wykorzystywał w dwóch przypadkach, podczas sesji rzecz jasna. Natomiast od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Neuroshima Tactics. Jest to figurkowa gra bitewna stworzona przez Portal, która dzieje się w świecie Neuroshima, tak więc te same figurki i te same makiety można wykorzystać również w grze fabularnej, bo podejrzewam, że można by nawet i połączyć kampanię fabularną wraz z kampanią bitewniaka. Do budowy makiet Portal sugeruje wykorzystywać kartony, natomiast ja chciałbym dzisiaj zaproponować Wam nieco inną metodę. Możecie ją sobie nazwać metodą Hakiego. Jest o tyle lepsza od kartonu, że jest ładniejsza, estetyczniejsza. Tak naprawdę szybciej tworzy się budynki i pozwala na większą kreatywność i daje większą swobodę i kontrolę nad tym, co tworzymy. Do budowy takiej makiety potrzebujemy noża do cięcia tapet. Do tego będziemy też potrzebować takiego pistoletu. Najważniejszy składnik, czyli substancja, budulec, który będziemy budować, znajduje się tutaj. Nie wiem, jak kamera sobie poradzi z tak dużym obiektem. Nie wiem, czy to widać, na ile to widać, ale to są spody, które kładzie się pod podłogę, pod panele podłogowe. Ja tu mam jeden taki, nad którym już nieco pracowałem. Jest to, może bliżej do kamery pokażę, blok, niby styropian, no jest to jakieś po prostu tworzywo sztuczne, które jest bardzo lekkie, a równocześnie dość wytrzymałe, wystarczająco wytrzymałe, żeby budować z tego ściany, makiety. No i jest idealnym narzędziem, żeby na nim pracować. Dodatkowy trik, zanim przejdę do demonstracji, dodatkowy trik polega na tym, że wykorzystuję taką matę. Matę, którą możecie dostać w luzodajni. Jest to mapa stosowana do figurek właśnie, do tworzenia mapek. Jeden taki heks to jest jedna podstawka, tak więc mając taką matę jako podstawę, po pierwsze nie brudzę stołu, na którym jadam obiad, a po drugie mam jakby skalę porównawczą. Dwie takie podstawki to jest wysokość figurki, wiem jakie wysokie budynki zrobić, wiem w którym miejscu wyciąć okno. Dużo bardzo fajnych patentów, a teraz przejdę do budowy budynku. Cały proces budowy nie powinien zająć mi zbyt dużo czasu. Właściwie to zróbmy test. Zobaczmy, jak długo mi to zajmie. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Chciałem Wam pokazać, w jaki sposób stworzyć najprostszą formę, z której później będą powstawać budynki. Jeśli będziecie zainteresowani kolejnymi częściami tego filmiku, jakimiś pomysłami, patentami,
jak budować, zbudować całe miasto do Neuroshimy i do Neuroshima Tactics, to dajcie mi znać w komentarzu, a na pewno taki filmik w przyszłości się pojawi. Rock and roll, all the way.